Mecz w Rzeszowie kończymy bezbramkowym remisem już tak kilkadziesiąt minut po tym, co wydarzyło się na Murawie. Jak byś to spotkanie podsumował? No pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to tak naprawdę zero z tyłu na wyjeździe, więc kiedy gdzieś tam nie tracisz bramek, to zawsze zdobywasz ten jeden punkt. Wydaje mi się, że na wyjeździe, jak zdobywasz jeden punkt, jest w miarę okej. Z biegiem meczu gdzieś tam na początku nie mogliśmy dobrze wejść w mecz, ale widać, że w końcówce mieliśmy bardzo dużo sytuacji i tak naprawdę stworzyliśmy sobie więcej niż przeciwnik. Mhm. Ale chyba z perspektywy tego, że rywal był w gazie, miał 3 zwycięstwa z rzędu, więc powstrzymanie też jego siły ofensywnej było w waszym przypadku kluczowe. No i to, co wspomniałeś, czyste konto dla ciebie i dla całej linii defensywnej, to jest dodatkowy plus. Tak, tak, to jest dodatkowy plus, ale oczywiście gdzieś tam musimy strzelać bramki i zwyciężać, więc to jest nasz główny cel. Gdzieś tam, tak jak powiedziałeś, drużyna przeciwna, 3 mecze, 3 zwycięstwa ostatnie, więc też mieliśmy to brać pod uwagę i gdzieś tam z początku się badaliśmy, ale widać, że w końcówce wyciągnęliśmy lekcję jakby z pierwszej połowy i mieliśmy bardzo dużo sytuacji. Dla ciebie był to pierwszy mecz w wyjściowym składzie Zagłębia w lidze od wyjazdu do Pruszkowa, więc też domyślam się, że w twoim przypadku ten głód piłki był duży. Oczywiście. Każdy zawodnik chce jak najwięcej spędzać czasu na boisku, a nie poza nim. Więc cieszy mnie, że gdzieś tam ta linia defensywna w dzisiejszym meczu grała na zero z tyłu. Się powtórzę, ale to jest tak naprawdę klucz, żeby w tej lidze też nie tracić tych bramek. Mhm. Wspomnieliśmy tutaj o całej drużynie, jak to spotkanie interpretujecie, natomiast jak z twojej perspektywy twoją postawę ocenić na kierowcę? Co, no, miałem tą fajną sytuację, jeżeli chodzi o mnie, tak? Bo pytasz, tak. Pytasz jak ja. Stricte twoją. Jak ja, no, gdzieś tam miałem tą sytuację, żałuję, że tego nie wykorzystałem, bo gdzieś tam fajnie się zabrałem z piłką do przodu i tak naprawdę była bardzo duża szansa do strzelenia bramki. Każdy z nas miał jakąś sytuację, więc szkoda, że nie przekładamy to też jako drużyna na bramki, ale wierzę w chłopaków, wierzę w ten zespół, że odbijemy się i będziemy zdobywać punkty teraz regularnie. Teraz wracamy na ArcelorMittal Park, mecz z GKS-em Tychy, później Puchar Polski z Górnikiem Zabrze, więc z perspektywy lokalnego kibica mecze, które naprawdę zapowiadają się interesująco, chyba takiej dodatkowej motywacji na nie potrzeba. Oczywiście nie potrzeba. Gdzieś tam wiadomo, kluby, które gdzieś konkurują bardzo z nami w okolicznych miejscowościach, więc to jest fajna adrenalinka większa, więc w tych meczach będzie też na trybunach dużo walki i też w meczu na boisku. Dzięki bardzo i życzę kolejnych minut w takim razie. Dziękuję bardzo.